zauważyliście na tym obrazie, że tam świętej Georgii. I to też właśnie takie przeczucie wojny, ja bym też powiedział. Pan Michał, artysta plastyk z Iwano-Frankiwska, dawnego Stanisławowa, w jego pracowni niedaleko rynku znajduje się wiele kolorowych, ukazujących radość życia obrazów. To właśnie twórczość pomaga Polakowi przeżyć te trudne czasy. Pierwsze dni wojny było bardzo trudne, naprawdę było trudne. Ja przychodziłem tutaj do swojej pracowni, siadałem i nie mogłem nic robić. No, ale potem były takie aukcjony na pomoc armii. Mój obraz był w Kolomyi na aukcjonie, 7 obrazów we Włoszech. Kiedy ty to robisz, jakąś dobrą taką sprawę, wyczuwasz, że nie to, co jesteś zagubiony w tym życiu, a jesteś potrzebny komuś. I to jest najważniejsze. I chociaż w dawnym Stanisławowie jest raczej spokojnie, życie też toczy się inaczej. Pomnik Adama Mickiewicza to ulubione miejsce spotkań miejscowych Polaków. Teraz od stóp do głowy jest zabezpieczony przed ostrzałami. Zamknięte są również witraże na dawnej kolegiacie. Wielu Polaków wyjechało z miasta. Jak idzie babcia i z takim ciężarem świata całego, to jest najgorsze. Bo ty patrzysz się na nią i ty rozumiesz, że oni przeżyli te trudne czasy i teraz w ich takich poważnym wieku oni przeżywają jeszcze raz to, co przeżywali w młodości. I to jest najgorsze. Kiedyś ty szedł i nie zwracałeś uwagi, kto tam obok ciebie, to teraz ja przynajmniej patrzę się na każdego i myślę sobie, co on myśli w tej chwili. Czasem młodzież jest, cieszy się, radość. A starsi ludzie, którzy rozumieją, co to znaczy wojna, idą naprawdę smutne, zagubione, ale żyją. Oto tyle, co można powiedzieć o Stanisławowie. Stanisławów jeszcze żyje. Od wybuchu pełnowymiarowej wojny na Ukrainie dawny Stanisławów, dziś Iwano-Frankiwsk, był już dwukrotnie atakowany. Rosjanie zbombardowali miejscowe lotnisko. Nikt nie myślał, że wojna na takiej skali może się powtórzyć. Mnie się wydaje, że wszyscy myśleli, że to już przeszłość historii. Tak? No, oczywiście, że było ATO na wschodzie, na Donbasie, ale właśnie... No, to już jakoś byliśmy do tego przyzwyczajeni, tak? A tutaj, gdzie Rosja, gdzie Iwano-Frankiwsk, właśnie mamy rakiety. Obecnie w 300-tysięcznym Iwano-Frankiwsku schronienie znalazło ponad 40 tysięcy uciekinierów wojennych z oszczeliwanych miast Ukrainy. Znam dziewczynkę z Doniecka i chłopaka z Mariupola. To tych, których ja znam osobiście i rozmawiałam z nimi. To się po prostu rozrywa serce, bo... Komuś tam rozwalili dom, u kogoś zmarła babcia pod wybuchami. I to jest naprawdę smutne i bardzo trudne do zrozumienia. Ale ja mam nadzieję, że tacy ludzie mogą żyć w naszym mieście szczęśliwo i odbudują swoje życie na nowo. Polacy, którzy zostali w Iwano-Frankiwsku, nie tracą nadziei, że czas wojny niedługo minie i jak kiedyś będą mogli spotkać się na ulubionej kawie przy odsłoniętym pomniku Mickiewicza.